No cię, Mandero. Trzeba się, kurde, wziąć za robotę, ale na samym przód, jak to mówią na wschodzie, trzeba w piecyku rozpalić, bo zimno. O, skurwesyn, znowu się wysypuje. Tego miłego życia będziemy rozpalać piecyka. Ale kurwa, z ciebie kurwa poeta, po chuju syp pan kurwa. I trochę wungla, drewko na rozpałkę, trochę wungla, trochę koksu. Patrzcie, jaki majątek, kurwa, bogaty jestem. Nie pokazuj, kurwa, wungla, bo cię okradną w pizdu. Teraz wungiel taki drogi, to prędzej by ten wungiel ukradli, niż to reszta tego badziewa stąd. Dawaj wungla, panie, kurwa. Dobra, będziemy mietka ustawiać na podnośnik. Mercedes. A taki ładny. Niemiecki, szkoda. Co my tu mamy robić? Chłodnicę na dzień dobry. Chłodnica na dzień dobry. O. I już. Elegancko maleczka stoi. A skurwysyn. No i dobra. Cyk fuch. Trzeba by tą płytę zrzucić, żeby płyn chłodniczy też spuścić. Jak on tu wygląda? No, całkiem przyzwoicie. Dobra, zrzucamy płytę i dobieramy się do płynu chłodniczego i trzeba spuścić płyn. Bo tu jest automat, nie? No to też płyn trochę złapać trzeba jakby z tego, z tej chłodnicy, bo to jest połączona chłodnica oleju, wody z automatem, także to tak to spróbujemy zrobić. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. Nie rozumiem, kurwa, tego GoPro za chuj. Co ja inaczej się gadam, czy co? Skurwiały sprzęty chińskie. A, dobra. Dobra. Kurwa mać. Cyk fuch. No i leci, o ty kurwa, ale wyjebał ten. Fu, do oka. Dobra, tu se poluzowałem. O, spuścimy do czystej banieczki, kurde. Trochę tej oliwki z automatu. Dobra, niech to leci najpierw. Ale czysty nawet ten olejek. A, bo tu był remont skrzyni robiony, faktycznie. Gościu mi coś mówił. Dobra, niech sobie to kapie do tego. Tu płyn, tutaj oliwa. A my lecimy na dół. Będziemy tą chłodnicę próbować wygruzować. Bo teraz tak. Do tego modelu już ciężko z chłodnicami jest, powiem wam. Dobrałem jakąś tam jedną. Prawdopodobnie to będzie ta. Oby. Bo już są braki szczęściami do takich samochodów, szczerze mówiąc. Cyk. Open. Open. Ale fajnie. Kurde, zaczepiłem się. Tu mamy to luźne. Ten wąż trzeba będzie odczepić też. Tutaj.
Także oby ta chłodnica, co zamówiłem, żeby pasowała, kurwa mać. Bo jak nie, to zostanie chyba tylko serwis. Czekajcie, to wywalimy całkiem. Nie będzie przeszkadzało. Och, się przykleszczyło. Cyk. Mercedes Benz. Kurde, trochę mało tam odkręcone. Ej, to ciemno jak w dupie. Ale majster ma sokoli wzrok jeszcze. Na blisko tak, bo na daleko to już ślep jak kret, kurwa. Te opaski od razu nowe się kupi. Czy mam gdzieś tam na tych półkach. Już nie ma co oszczędzać na takich rzeczach. Dobra. Tu te kurwa blaszki, kurwa. Nie blaszki. Cyk fuch. To jakaś kurwa własnej produkcji. O. No wychodź ładnie. I teraz to kółeczko. I chaligancko się zrobiło. Dobra, teraz do chłodnicy by trzeba było te wyjąć. A to już paluszkami nie pójdzie. Cyk, dwie blaszki. O, i powinna wyjść. Co się jeszcze gna? Aha, te plastyczane plastiki gdzieś tam jeszcze trzymają chyba. Teraz te przewody będą przeszkadzać, tak? Chyba trzeba będzie odkręcić. Teraz jest dostęp chociaż do nich. To bardziej ten przeszkadza niż tamten, kurwa. A w dół? O, a co to wypadło? To coś wypadło. Jakaś gumkie. Bardziej chyba... O kurwa, w dół kto chce iść. Patrz ta kurwa. Bladzia sabacza. Kurwa się wjebały. No i mamy taki problemik. Tam jest śruba od... Która jakby... luzuje napinacz. Tu się kręci tym grzdylem i on powinien się... Tym o... naciągać lub luzować, ale założyłem tu imbusa, ni chuja tego odkręcić. Ktoś ten pasek chyba zakładał na śrubokręt, bo tu nawet znak za bardzo się nie pokrywa w tym miejscu. A ten pasek jakiś taki luźnawy jest, kurde. Czyli to kurwa trochę lipa i dlatego może być problem, że on ładowanie tam ma pod obciążeniem słabe trochę. No nic, próbujemy to kurwa szarpać tą śrubę, ale powiem wam, trochę się obawiam. Już taką zrywką nie chcę pójść, to tak trochę chujowato, powiem szczerze. Czekajcie, może to sobie przełożę ten klucz. Gdzieś to kurwa złapało na gwincie. Strach, czy się coś nie urwie teraz. No, patrzcie. No się kurwa coś ujebie. No, i chuja. I co dalej? Ryzykować czy nie ryzykować? No ale to jest ewidentnie kurde za luźne, bo... Jasna dupa, zawsze coś. Powinno, o, to powinno być naprężona ta śruba, nie? Bo ona odpowiada za naprężenie tego paska, tego napinacza. A ona jest poluzowana. O kurwa, telefon. Pani klientka, kurwa. Dobra, na czym my to stanęliśmy? Aha, że nie idzie tego napinacza, kurde, poluzować. I co dalej? Trochę się dygam, kurwa, na chama to robić. Zaraz to jakimś zardzewiaczem zleję, zostawię na godzinkę. Pierdolę, żeby się nie okazało, że cały trzeba będzie zmieniać, kurwa mać. A może to po prostu rozebrać? Wymontować go jakoś i już. Ale jak go wymontujesz? No całego by trzeba było wymontować.
Dobra, tak zrób. Zdejmiemy tu koło. Zrzucimy pasek. Od razu pompę wody trzeba poluzować. I chyba całego trzeba będzie wymontować, no. Bo tak to jest ryzyko, że się coś pozrywa. No to potem, kurwa, narobić sobie roboty to nie problem. Tylko czy to się poluzuje? Tylko czy to się zechce tak poluzować, jak ten pasek taki luźny, żeby się nie ślizgał? Zaraz zobaczymy. W sensie po kołach, żeby się nie ślizgał, nie? No, tak myślałem, że tak będzie, kurwa. Ślizga się jebańczyk. No to jest właśnie to. Kurwa mać. Trzeba to przyblokować inaczej. Albo tu, kurwa, spróbujemy jeszcze. Nie, to jest, kurwa, za luźne wszystko. No to jest ten problem z tym ładowaniem na bank. Dobra, trzeba to poblokować. Och, coś takiego. Teraz jakoś wrócimy tym kołem. Tu zablokujemy. Aż się śrubokręt, kurwa, wygina. Teraz to trzeba będzie zablokować jakoś. Wąż teraz spadł, kurwa, zjebany. O, ty kurwa. Dobra, udało się. Poluzujemy to, zdejmiemy pasek, tak, w taki sposób awaryjny. O kurwa, jego mać, zawsze coś. A niby taki zadbany, kurwa, egzemplarz. Zlezie tak czy nie? No musi, kurwa, nie ma wyjścia. Och, ułało się. Dobra, to zrzucimy teraz paska na bok. No, pasek wygląda na fajny. Jeszcze. Dobra, to koło sobie gdzieś tutaj pierdolniemy. Szkoda, że tego nie odkręciło się, kurwa. Ale to odkręcimy zaraz. Cyk, fuch. Trochę niehumanitarnie, no ale kurwa nie ma wyjścia. Mam nadzieję, że nie są mocno dojebane, że pójdą. O, tu wąż, kurwa. Czekaj, kurwa, panie! Dobra, jedna by była. Dobra, jedna by była. Teraz drugą. Dobra, poszła. Na szczęście nie są mocno dopierdzielone, to tego koła nie uszkodzimy. Okej. Okej. Odkręcamy, śrubki dali. Chyba będzie. Tak, jest. Dobra. Teraz, żeby to chciało zliść. Oj, nie to w dziurę. Próbujemy. No, coś tam jakby się chciało miąchać pomału. Kurwa, lampę jeszcze zwalisz. Czek. Tam akurat taka blacha jest, to się nic nie uszkodzi. Nie mówili, że będzie prosto. No, czekajcie. Teraz lepiej się miącha. Miącha się, miącha, ale zejść nie chce. I co dalej? Na chama? Nie, szkoda ryzykować. Czekaj, ta tutaj teraz siedzi, z tej strony, o, się gibie jebany, ale w jedną, w drugą, ale zleźć nie chcę za bardzo. Czekaj. Ciu. Kurwy syn jebany, no schodź, bo cały Mercedes się huśta na podnośniku. Patrz, piczy kłaczek, już tak się ładnie miącha. Dobra. Czekaj, może teraz rącami. Rącami spróbujemy. O. Cyk, 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 cyk. Coraz lepiej. Rdza schodzi z tego czpienia.
pomału, tam musiało zarosnąć mocno. Żeby tam miało jak podejść, kurde, a tu nie ma jak podejść. Za bardzo, ale już końcóweczka chyba. Czy nie? O, cyk. Zejszło. Kurwa, ty. Takie same te koło? Ale jaja, to trzeba położyć z drugiej strony, aby te wiedzieć, że mokre to jest od tej wody. No dobra, co dalej mamy? Widzisz, tu jest kurwa tak, tu jest tak. I ta jebana nie chce iść, ta. Trzeba by to całość wyciągnąć. Kurestwo. No. A tu jeszcze jest ten amortyzatorek. Aha, bo to... A to jak się odkręci, to ona się chyba obróci, ta blacha, czy nie? Zaraz zobaczymy. Już dawno takich wehikułów nie robiłem, to nie pamiętam. To z 94 roku samochód. O. Dobra, tu poszła. Jak coś nie będzie chciało... Kurwa, zaczyna się. No i dobra. Na czym my to stanęliśmy? Ach, na tej śrubie. To jest właśnie najgorsze to. Rób, odbieraj telefony. I potem, co to ja robiłem, nie? Ale takie życie człowieka. Niestety. Dobra, odkręcamy to dziadostwo. No by tylko to kurwa wyszło w pizdu. Bo to nie jest tak powiedziane, że to wyjdzie. Ale co, jak ja to wyjmę dalej? Cholera wie, co to będzie. Czekaj, bo tu mogą być długie śruby, no. To będą w chuj długie śruby. To trzeba ręką kręcić, bo przez chłodnicę od klimy nie pójdzie. Patrz, jakie długaśne. No. Ciekawe, jak tu... Kurwa, ta na wtorek umówiłeś. Na poniedziałek przywiozą Citroena. Focus jeszcze stoi, kurwa, nieruszony. Ja pierdolę. To kurwa, tak właśnie się potem dzieje. Nabierzesz tej roboty, wszyscy chcą na już. A potem świeć oczami, kurwa, bo termin zawalony. No i słuchajcie, jaka akcja. Ta śruba nie chciała oczywiście iść. Tu wszystko rozbebeszyłem, pompy odsunąłem. Narobiłem sobie miejsca. Tu porozkręcałem dookoła. W końcu, kurwa, musiałem wspawać tam imbus. I tak ciężko szła, że myślałem, że się posram. Ale w końcu się udało. Ale kurwa, 2 godziny walki, powiem wam szczerze. Z jedną kurwa śrubą. Tak się gdzieś tam kurwa zrosło. O, i teraz on dopiero chce wyjść. Ale jaja. Bez spawarki ani rusz, kurwa. Tylko mnie to dziwi, jak niektórzy robią bez spawarki. Bo mówią, ja nie blachasz, kurwa. Co on bez spawarki zrobi w takich sytuacjach? O, cicho, kurwa, już gorzej idzie znowu. Co to się dzieje się? Czemu to się znowu blokuje? Nie mam pojęcia. Chyba nie. O, coraz gorzej, ale idzie. Dobra, trochę wkręcimy to z powrotem. Ale się zrosło, musikiem oryginał, kurwa. Dobra, próbujemy dalej, w drugą stronę. GoPro, stop recording. A pierdolę, już kurwa mam dosyć. Wkręcam, wykręcam, kurwa, tą śrubę. I chuja. Się kurwa zdziałałem, ja pierdolę, już mam dosyć, kurwa. Musikiem kurwa się spiekła gdzieś tam, kurwa, jest odlew aluminiowy. To napinacz już niby luźny, nie? Ale kurwa dalej to nie chce iść. Ja pierdolę. No nic, mordujemy się dalej. Słuchajcie. Wyszła już w chuj. Ale dalej kurwa jest męka. Ja pierdolę. Ale uparta bestia, patrzcie ile wylazła. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale kurwa jest tragedia z tą śrubą. Uff. Kurwa, muszę odpocząć. Ach, taki upartej dawno nie miałem, ale przy silniku, dobra, przy zawieszeniu to jeszcze. Ale przy silniku takie coś, nie jest to codzienność.
a właściwie rzadkość. Dobra. Morduję się dalej. Mam to kurestwo. Ale patrzcie, kurde, zła informacja. Kurwa. To z gwintem poszło trochę. Nie wiem, czy to będzie widać, jak tak podświetlę. Trochę aluminium wyszło. Tam niby źle nie wygląda, końcówka jest w chuj. Nie wiem, jakiś klej tam ktoś dał, czy jaki grzyb, kurde. No nic. Trzeba będzie to przegwintować. Ale się kurwa udało w końcu. Oj, dała mi popalić. Dobra, tam mamy zwalczony temat. Teraz alternator wygruzujemy. Zawieziemy do elektryka, co by go sprawdził. Bo to wszystko jest kurwa lepszy dostęp. Przy okazji za jednym zamachem gościu chce robić, to robimy. Cyk, fuch. To sobie z powrotem przyłapiemy. To sobie z powrotem przyłapiemy tą nakrętkę, żeby nie było. Cyk. Spawarkę trzeba schować, bo już niepotrzebna. Tutaj co dziesiątka, nie ósemka, kurde. Ósemeczka. Teraz tu kurwa odkręcimy dziada. Co to będą jakieś szesnastki chyba, co? Mi się wydaje. Nie, piętnastki nawet, popatrz. Dobra, to i... I łechtaczka. Dobra. Chociaż ten alternator jakoś rzeźko idzie. O, jest uwolniony. Cyk. Kurde. Trzeba go trochę obszuwaksować i do elektryka z nim. Takie same? Takie same. Dobra. Dobra. Potem trzeba pojechać po czujnik jeszcze. Oleju. Ciśnienia oleju. I będziemy to składać pomału. No i dobra. Mamy chłodnicę. Pasuje wszystko. Wejścia, wyjścia, wszystko git. Tylko co, teraz trzeba czekać na alternator. Bo prościej będzie najpierw alternator włożyć, paski poskładać i dopiero chłodnicę zarzucać. A tak ostatnia w ponoć w tym, w oddziale tego autopartnera w Polsce chłodnica. Na dzień dzisiejszy dostępna, także udało się. Co? Będziemy... Mam nadzieję, jutro alternator będzie zrobiony, bo tam elektryk na pierwszy rzut oka powiedział, że łożyska, coś tam, ma go sprawdzić. I ten. I będziemy jutro składać. No w odwrotnej kolejności. No to co? Siemandero.